Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego, a jest nim... Michał! Siemanko, niedziela, godzina 12, jadę z małym na basen, ale jadę na bazę, spakować się do roboty, parę rzeczy wziąłem, jadę to ogarnąć, kurwa, nie chcę mi się jechać, wyjeżdżam jakieś 18, przez Czechy lecę, leci też Patryk, też przez Czechy. Jest przez Czechy i leci jeszcze nowy foto i Sztokholm. Kurwa, brama zamknięta. Jeszcze raz, co mówiłeś? Jaką nawet on jedzie z Zenkową? Zenkową jedzie Patryk, wiesz? Ja jadę Ślązak, czyli Ślązakową. Czekaj, przyłożę te rzeczy. Mogę z tobą? No jasne, że może, syny. Pana Ślązaka pachnie cytryną, chłopie. Nie ma lipy. Czysto i pachnące. Dzięki. To muszę sobie ułożyć. Lux Torpeda, syny. Pierwsza liga. No tak, w tamtej torebce. To ta, ja bym ci najlepiej radził, żebyś wyłączył tą kamerę, bo na razie na but nadlewasz. No nie, ile? Ten twój sparchniały. Sparchniały but widziałeś? No to jest sparchniały tlapek. Oddawaj te słowo. Sparchniały tlapek. No co mówisz, żeby co zrobić? No. Skąd masz mambę? No bo tam. No dobra, patrz, pokażę. Synuś, a chyba już jadę się do mamby dzisiaj. Czy nie? Czy mi się pomyliło? No. Tak, to możesz. To nie, to schowaj. To dawaj, a weź sobie mambę. Bo ja wiesz, skąd masz tę mambę? Bo ci kupiłem dużą mambę. I wyciągłem te najlepsze dla ciebie, a resztę schowałem. I widocznie nie schowałem wszystkiego. Dlatego. Tata musi jechać. Gdzie jest tatą? Będzie spał? Tam? No tak. Pojechałbyś? Nie bałbyś się? Nie. Chyba byś smutno ci było bez mamusi. No jasne, że nie. Wieczorem byś chyba płakał. Tu byś spał, ja na górze. Oj, oj, oj. Jedziemy? Ale by było co? Ale to z zapachów. Zapachów, no. Osalam. Wiesz dlaczego? Osalam. Żeby nie śmierdziało kałużą, dlatego. Wysiadamy, idziemy na basen. Bo u tego pana trochę śmierdzi laweta? Nie, bo u każdego śmierdzi. A siedzi cały dzień w tej lawecie, to śmierdzi. Trzeba kulki dbać, żeby nie śmierdziało. Kulki zapachowe to są. Trzeba dbać, żeby pachniało. Wiesz? No to zrobimy tak, że ja będę miał kiedyś na dwa dni zapinać pas. Ja będę miał kiedyś na dwa dni pracę, to cię wezmę, dobra? Okej, ja będę miał tylko jeden dzień i powrót. Czyli tylko jedną noc śpimy, dobra? Bo to wiesz co, nie mógłbyś jechać cały czas i oglądać bajek. Trochę byś mógł sobie oglądać, ale wiesz, godzinę na przykład. I potem już byś musiał siedzieć, byś się nudził. To byśmy mogli grać w jakieś gry. Nie? Nie byś siedział chyba tyle godzin, synku. A nie możesz leżeć jak jedziesz. Czekaj, zamknę to. Siapek jest. Ekipa moja jedzie. Siema! Siema, siema, piona, trzymaj się. Grzeczny być, pa! I od razu ci mówię, gdzie?
Se wybrał. Papa! Czekaj, bo ona jedzie. Dawaj, dawaj. W rękach, na dół. Pa. No wiem, nie umie jeździć mercem mam. Dobra, dawaj szy. Siema, jedziesz to zrobić? To na łóżko. Na luzie, no, pozdro, pozdro, no. Patryk! Bo muszę zajechać jeszcze do ziomka, do Sosnowca, wiesz? Gdzie staniemy? Jak wyjdziemy na Sosnowiec? Gdzie musisz zajechać? No to jedź, kurwa, na Syberkę, a ja jadę na Sosnowiec i się stykniemy. Którędy lecimy? Którędy lecimy? Być kurwa, włączymy tryb niewidzialny, żeby lecieć jak chceć. No dobra. Zapierdalać, bo oni chłopie na wakacjach, kurwa. Cześć, kumplu. Kto w drogę jak nie my, co? No, kto jak nie my, przyjacielu, tak? Dwa ananasy, tak? Ananasy z naszej klasy, znasz ten tekst? Migamy, czekaj, ustawimy sobie, bo pan Ślązak ma 2 metry 40 centymetrów. I on jest za wysoki na nas. A on mi dał serduszko i zdjęcie z tatą. Kupiłem mu aparat za 350 zł, ale jednak okazał się lepszy. Taki, co można wybierać zdjęcia, i wyjebałem 750 zł i za wkłady 250 zł. No. I wyjebałem 1000 zł. Powiem tak, nie będę tego komentował. Wiem, że to było, kurwa, przesada. Ale chcę wam historię jeszcze tego. Plan był taki, żeby mały nie mógł se pstryknąć, bo jak pstryknął zdjęcie tym polaroidem, to ono od razu wyskakiwało i chodziło o to, żeby on za każdym razem już mu się nie drukowało. Wiecie, jak on se robi zdjęcia, on se robi zdjęcia, o, kropka, i robi zdjęcia. W sumie więcej bym wydał na wkłady niż to warte, a tak to przychodzi do domu i drukuje mu zdjęcia, jak chce. Ale że jest spryciarzem, to zrobił tak. Położył sobie 8 zdjęć na raz i zrobił zdjęć 8 zdjęć. Jedno zdjęcie i 8 zdjęć. I mówi, tata, jak będziesz chciał moje zdjęcie, to dam ci wszystkie jedno i tam masz 8. Nie będziesz musiał 8 nosić. Chleba. Jeszcze mamy brakuje, nie dostałem zdjęcia mamy. Patryk, ale utrzymasz się 90 na trasie? Ty teraz jesteś wyższa liga, ty masz kurwa CE, chłopie! Ty jesteś CE, co to zjesz? To jest życie, kurwa, chłopie. Da się, dobra, nara. Etola włącz! Etola, chłopie! Jedziemy, mamy tą samą, te same miejsce za ładunką jutro rano z Patrykiem. O kurwa, Sosnowiec, patrzcie, jak to jest pięknie, kurwa macie. Terrarium robicie, coś tam jakieś. Byłem jeszcze z ziomkiem pogadać. Lecimy na 2 sztuki. Zgodnie z przepisami zawsze. Z Patrykiem jest dobrze. No, tutaj się złamiesz. Przyczepka idzie dobrze, ale patrzcie na przód. Dobrze, idzie dobrze. Dawaj, dawaj. Przyczepka ok, patrz na przód. Przejdzie chyba jeszcze, dawaj. Wyprostuj trochę, wyprostuj. Wyprostuj koła, koła wyprostuj. No, jedź. Dawaj, dawaj. No i łam się. Łam się. Kurwa, nie przejdzie. No, spróbuj.
Dobrze, dobrze, nie, pęci. Śmiało się, kałeś się, dobrze ta nawigacja prowadzi. Jedź tak jak jedziesz, zobaczymy. Tam jest jeszcze jedna, kurwa. Laweta. No. Dawaj, dawaj. Kurwa, no, to mi się jeszcze jebane, kurwa. Ja też tego nie mogę. Ty, no, źle, już ci się złamała przyczepa. Kurwa, na kudowę normalnie, chłopie, tylko mi się wjebali, no. No, kurwa, on nas, on mnie prowadził, że jeżdży tutaj 5 lat zawsze swoją drogą, mówi, jedź tutaj, mam skrót, kurwa. To... No wiem, no wyjdziesz, kurwa. No, lepiej, 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 dawaj. Tak jak teraz. Otwórz se, przejdziesz. Prostuj. Pięknie. Tam w lewo wyjedziemy, czy nie za bardzo? Zmieści. Tu w lewo, tu w tą nie zmieścimy. W lewo, jak tam wskazuje, tam jest jednokierunkowa i parking. Tylko tyle. Aha, kurwa, lipa, ej, 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 to czekaj. Pięknie. To jest jeszcze nic, panowie. To jest jeszcze nic. Patrzcie, kurwa, co tam się dzieje. Patryk mówi, nie, 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 co ty, tam tu przejdzie spokojnie. Już pokazuje prosto. To jada, tam jest kurwa centrum. Centrum miasta. Ludzie siedzą i piwo piją. Fajna zabawa. Zawsze chciałem być poetą. Jop. O kurwa, dobrze. Jest drugi do pomocy, to jest śmiesznie. La, la, la. Tam centrum miasta. Miasto nie jest pokaźne, ale wiecie. Nie no, o tej porze takie przygody ma... Patryk, jeżdżę tutaj 10 lat, nie? Sam we wuchu, w zimę, z oponami, bez opon, kurwa. Wszystko jest fajnie, ty, ale raz z tobą pojechałem, nie? Pomógłbym ci. O, panowie zablokują nam. Dobra, ręcznie zaciągaj. Przeciągliśmy się, policja przyjechała, ale nam pomaga. Patrz, czy przechodzi. Przejdę? Przejdzie? Dobra. Pały przyjechały. Patryk, daj rękawiczki. Jak żeś ty to kurwa? Jak żeś ty to umierzył tą trasę? Ślązak robi, dobrze, nie, nie. Policja nam pomoże. Policja, tego jest, chłopie, no co? Policja właśnie od tego jest. Gdyby byli tylko od tego, to by zawsze był spokój. Każdy by ich szanował. Pojechali chłopaki. No i moment, jestem na właściwych torach. Już wam mówię, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. O kurwa. Patryk mówi, dawaj tutaj się, tutaj jest 7 ton, jedziemy tamtędy, przez centrum przejdziemy, nie? Ja mówię, jechałeś tam kiedyś, bo ja zawsze jeżdżę tędy. Nie, kurwa, chłopie, ostatnio jechałem ze Ślązakiem, tam spokojnie jedziemy. No i jedziemy i nawigacja pokazywała, tak trzeba było skręcić 90 stopni. No ale akurat jechał samochód. Ja byłem pierwszy, nie? I akurat jechał samochód. Nie mogę skręcić. Mówię, Patryk, tutaj nie skręcę, kurwa. To skręcę na następną w lewo. No co se skręcam, nie? To jakbym se skręcił następną w lewo, to żeście widzieli, co się stało, nie? Ty, jakieś tu jadą, kurwa, ciężkie zjeby, nie? Powiem wam, ciężki tutaj gościu jedzie, nie? Jedzie normalnie gość, chyba nie umie prowadzić samochodu, kurwa. Nie? Co za, kurwa, debil. Kurwa, no ciężki uchył, nie? Tiry go wyprzedzają wszyscy. Kumplu, po kim to się tak dzieje? Bo nie po mnie. Ja mam u siebie zapięte, ty masz zapięte jedne, a drugich masz pasów niezapiętych, przyjacielu. Dlatego tak się trąbi. Ja mam, panowie, wjechałem na Pietrzyka. No nie, no z Patrykiem się nie da. Ja się nie dziwię, dlaczego mu tak wolno idzie, kurwa. Samemu bym był gdzieś już przed Pragą. Albo i za. Co jest, mój kumplu? Wszystko dobrze, mój przyjacielu mały? Chcesz wody? Pan ci kupił specjalnie wodę na ciebie, żebym nie musiał dźwigać tej dłużej, wiesz?
Nie wziąłem sobie nic do jedzenia. Proszę, napij się, masz, napij się szybko. Szybko, tu przepytaj tą wodę trochę jęzorem. Śmierdziuchu, nie chcesz jednak? Dyszysz, jakbyś chciał. Znaczy, chuj, nie. Jesteś mistrzem jednak, jesteś jednak mistrzem. Zrobiłeś mi w koniu, chłopie. Nieład mam trochę, ale powiem wam tak, to się nazywa nieład artystyczny. Jak tam? Jazda z tobą to jest przyjemność, chłopie, kurwa, jesteśmy do przodu z czasem, chłopie, zostało nam, mamy jeszcze godzinę 40 my narobili przez tą, przez środek tej, co to było za miasto w ogóle? Kłodzko, myślę, że to jest Kudowa, to jest Kłodzko, nie, to już my zarobili trochę, wiesz, narobili, dobrze, że tam poprowadził, pewnie nie, skrócik zajebisty, kurwa, wiesz, ty, wiesz, co są tutaj zajebiste? Te mleczka w tubce, pamiętasz te mleczka? O, i te, kurwa, se musisz zawsze kupować, pamiętaj. Wani te kawki, one są petarda. I te mleczka są piccolo, piccolo, jakoś tak, tylko ostatnio nie kupiłem, teraz już ich nie ma. Co ty myślisz, kurwa? Patryk to skubany, Patryk to jest chłopak do roboty, no nie da wykręcić 30. Chryste, panie, pogania mnie. Dwie godzinki jeszcze nam zostało jazdy. Wymyślił Patryk taką drogę, że kurwa już 3 razy żeśmy kurwa pobłądzili. Jeżdżę tu od lat, Michael, dawaj, dobra. Dobra, dojechaliśmy, idę spać. Tu stoję ja, Patryk gdzieś tam, kurwa. Trochę się mogłem bardziej przytulić, ale już dobra. Nie przesadzajmy. Kamizelkę wystawiłem. Co, kumpel, chodź tu szybko do mnie. Oj, oj, oj. Gdzie ty byłeś, przyjacielu mój mały? Gdzie ty byłeś, mój kumplu mały? Co? Gdzieś tam se chodziłeś, co? Tak, ty se chodziłeś tam gdzieś. Patryk tam jest, o. Gdzieś sobie chodziłeś, przyjaciele. Dobry, dobry kumpel, dobry go leżysz. Leż, kładź się. Fikołek. I fikołek, dawaj. Dawaj, już robisz to. No i fikołek. Fikołek, dawaj. Fikołek! A, nie umiesz już. Chodź. Dobry kumpel, chodź, dupam cię, tak. Idziemy zaraz, kumplu, spać, no. Pan jest zajechany jak pięty Araba. Szybka powieść. Zapraszam na następne jutro. Pozdrawiam.